Rok 1918 przyniósł w Polsce nie tylko radość z odzyskania niepodległości, ale też wydarzenia historyczne, które miały wpływ na Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Między innymi powstania i plebiscyt, które doprowadziły do problemów z dostarczaniem wody pitnej. Dostęp do niej zapewniała konwencja genewska, która utrzymywała przesył wody przez kolejnych 15 lat, aż do 1937 roku. Później należało rozwiązać problem z dostępem do wody, w związku z czym zdecydowano się wybudować nowe ujęcie, a inicjatorem tego zadania był ówczesny minister robót publicznych Gabriel Narutowicz. Projekt budowy ujęcia wód z Białej Przemszy został przedstawiony w 1924 roku. Jego autorem był Romuald Rosłoński, profesor hydrologii śródlądowej i prekursor tego kierunku w Polsce. Realizacja wodociągu w Maczkach rozpoczęła się w 1929 roku, a już w 1930 roku zaczęto częściowo korzystać ze stacji uzdatniania wody w pierwszej kolejności, zaopatrując pobliski Sosnowiec. Architektem wszystkich obiektów na terenie zakładu był Jan Bieńkowski. Od ukończenia studiów na architekturze na Politechnice Warszawskiej związany z pracownią Tadeusza Michejdy, jednego z najwybitniejszych architektów okresu międzywojennego. Na całość założenia składały się dwie główne części – mieszkalna i administracyjno-produkcyjna. W skład części mieszkalnej wchodził budynek portierni oraz 9 budynków mieszkalnych dla pracowników wodociągów. Proste kształty obiektów, złożone w większości z zestawionych ze sobą kubicznych brył z płaskimi dachami, mogą sprawiać wrażenie podobnych do siebie. Jednak każdy z nich jest inny dzięki zastosowaniu różnych rodzajów otworów okiennych, np. tzw. termometrów, czy znanych z okrętów okrągłych okien, tzw. bulajów. Innym elementem charakterystycznym są też maszty flagowe. Szczególnie przyciąga uwagę wspomniana portiernia, przejazd bramny oraz budynek mieszkalny pod numerem 3, przedstawiony w przedwojennym czasopiśmie Architektura i Budownictwo. W skład drugiej części zespołu wchodził budynek administracyjny, również zaprezentowany w przedwojennej prasie, i 9 budynków technicznych, które znajdują się na zamkniętym dla osób postronnych terenie zakładu. Budynek administracyjny jest wybudowany na nieregularnym rzucie przypominającym kilka złożonych prostokątów o różnej wielkości. Regularny, pasowy układ okien parteru jest rozbity przez pozornie chaotycznie ulokowane otwory okienne wyższych kondygnacji. W trakcie remontu sprzed kilku lat wprowadzono kilka modyfikacji. Likwidowano bramę garażową w środkowej części oraz drabinkę prowadzącą na dach. Wypada jednak przyznać, że budynek zachował swój funkcjonalistyczny charakter.